Dzień dobry, potwierdzam. Dziś rozmowa w południe w RMF FM z sejmowego studia, a razem ze mną w studiu Borys Budka, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, poseł Platformy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, 50 metrów stąd na sejmowym korytarzu znowu protestują niepełnosprawni i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Domagają się ustawy podnoszącej rentę socjalną do wysokości płacy minimalnej. Przynieśli swoją ustawę obywatelską, ale dlaczego Platforma do tej pory nie złożyła takiego projektu? Jest to projekt obywatelski, zbieraliśmy podpisy, nasi parlamentarzyści. Właśnie taka była prośba środowisk osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, żeby to była szersza akcja, żeby ludzie, którzy składają podpis, też byli uświadomieni, że tutaj chodzi o cały kompleksowy system wsparcia osób z niepełnosprawnościami, opiekunów. W pełni wspieraliśmy tę akcję, ale decyzja Komitetu Obywatelskiego była taka, żeby złożyć projekt obywatelski. Tylko na czele tego protestu znowu stoi pani Iwona Hartwich, matka niepełnosprawnego Kuby, ale teraz także posłanka Platformy. I stąd to pytanie, czy Platforma nie mogła wziąć tego projektu na swoje barki, przynieść do Sejmu, złożyć i czy klub PO wiedział o wznowieniu protestu na korytarzu sejmowym? Gdyby to był projekt składany przez posłów Koalicji Obywatelskiej, to z pewnością wylądowałby w zamrażarce, tak jak wszystkie nasze projekty od początku kadencji. Co więcej, również ponad 100 projektów senackich ląduje w zamrażarce, dlatego decyzja komitetu była taka, żeby był to projekt obywatelski. Zbieraliśmy podpisy, w pełni wspieramy ten projekt, ale chcemy, żeby to właśnie w tej ścieżce obywatelskiej, bo wtedy marszałek Sejmu nie może go zamrozić. Tak dzieje się między innymi z dzisiaj procedowanym projektem o likwidacji TVP Info. O tym później, ale czy pan jako szef klubu Koalicji Obywatelskiej wiedział o tym, że ten protest będzie na korytarzu sejmowym? Nie wiedziałem. To jest środowisko absolutnie autonomiczne. Czyli pani poseł Hartwich nie przyszła i nie powiedziała: Borys, przyprowadzam rodziców osób niepełnosprawnych, żeby wymóc procedowanie naszego projektu? Nie. Pani poseł Hartwich poinformowała, że będzie chciała zrobić konferencję prasową, że będzie to nie konferencja klubowa, tylko właśnie z opiekunami, tak więc robiła to absolutnie w porozumieniu samą konferencję, ale cały czyli projekt... Czyli był pan zaskoczony? Tak, absolutnie rozumiejąc to, w jaki sposób próbują zwrócić uwagę czyli opiekunowie nie, osób nie było z niepełnosprawnościami. Inicjowania tego protestu przez środowisko Platformy Obywatelskiej? Nie było inicjowania tego protestu przez jakiekolwiek środowisko polityczne. A wie pan, ile dziś wynosi ta renta socjalna po waloryzacji? No to jest 1588 brutto po, kier, tak, ale po mówimy waloryzacji. Na rękę. Mało to prawda, ale wie pan, że ile ta renta wynosiła za czasów Platformy? A wie pan, ile wynosiło minimalne wynagrodzenie i jaka była inflacja, jaki był koszt życia? Panie redaktorze, nie można operować liczbami bezwzględnymi. Wiemy doskonale, że potrzeba jest wsparcia. Kancelaria premiera Morawieckiego 1 500 000 000. Za czasów Tuska 150 milionów. Sobie potrafili czyli dać 10 razy więcej. Czyli nie ma znaczenia to, że ta renta więcej. Socjalna wzrosła dwukrotnie od waszych czasów? Dziesięciokrotnie wzrosły wydatki na kancelarię premiera od czasów Donald Tusk 150 milionów, Mateusz Morawiecki 1,5 miliarda złotych. Dla siebie zawsze znajdą pieniądze, a dla najbardziej potrzebujących niestety tych pieniędzy ten rząd nie potrafi znaleźć. Rozmawiamy dalej. Borys Budka zostaje w naszym sejmowym studiu. Zapraszam na rmf24.pl, do radia internetowego rmf24 i na wszystkie kanały społecznościowe. A złoży pan deklarację, panie przewodniczący, że jeśli opozycja wygra, Platforma będzie tworzyć rząd, to jedną z pierwszych decyzji będzie zrównanie renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych z tą minimalną płacą, o którą teraz proszą protestujący w Sejmie? To jest jeden z postulatów również Koalicji Obywatelskiej. Zrobimy wszystko, by tak było. Co więcej, żeby kompleksowo uregulować ten system. W Senacie procedowana jest ustawa, która da możliwość normalnego zarobkowania opiekunom osób z niepełnosprawnościami. PiS też nie chciał się tym zająć, więc mówimy o kompleksowym wsparciu. O kompleksowym wsparciu mówi także minister Marlena Maląg i protestujący tu na sejmowym korytarzu mówią, że nie, my systemem kompleksowym, rozwiązaniem nie nakarmimy naszych dzieci, dlatego nie zrehabilitujemy naszych dzieci. Dlatego zbieraliśmy podpisy pod tym projektem. Zgadzamy się, to będzie jedna z pierwszych decyzji nowego rządu po wyborach. Czyli jest deklaracja, jak wygramy wybory, renta socjalna dla osób niepełnosprawnych będzie w wysokości minimalnej płacy. Tak, jest taka deklaracja, bo zbieraliśmy podpisy pod tym projektem. To jest projekt obywatelski z wielkim wsparciem całego środowiska Koalicji Obywatelskiej. Mówimy również o innych rozwiązaniach,
rozwiązaniach, dlatego że rozmawiałem z Iwoną Hartwich, z tym środowiskiem, bardzo prosili właśnie, by mówić również o innych problemach, nie tylko o tej kwestii renty, ale również o wsparciu. Podawali mi proste liczby. Kiedy myśmy rządzili, godzina rehabilitacji kosztowała 60 zł, teraz mówią o kwotach 200-250 zł. No to są tak wzrosły koszty, że nawet jeśli porównamy, co można było kupić za tą minimalną rentę, która była, to w naszych czasach można było dwa razy więcej tych zabiegów dostać. No to są proste fakty, o których mówią ci ludzie, a nie politycy. Kończąc ten wątek, czy jest problemem to, że na czele tego protestu stoi dziś posłanka Platformy? I czy ten protest nie naraża się na taki zarzut właśnie, że on jest stricte polityczny, a nie tak jak 4-8 lat temu naprawdę protestem rodziców osób niepełnosprawnych? To jest jedna z osób, to jest matka osoby z niepełnosprawnościami, od samego początku walcząca o te prawa. To prawda. Dla środowiska jest to osoba autentyczna, wiarygodna i ma pełne prawo do tego, by po zaangażowaniu się w ten komitet być jedną z twarzy tego protestu. Panie przewodniczący, dzisiaj Dzień Kobiet, wszyscy biegną z kwiatami, nawet rzecznik PiS-u był z kwiatami u matek osób niepełnosprawnych tu na sejmowym korytarzu. Jaką jedną obietnicę wyborczą złożyłby pan dzisiaj kobietom? Wolny wybór. Wiemy, że kobiety potrafią w swoich sprawach dobrze wybierać, mają prawo decydować, dlatego nie ale w żadnych... decydować o czym? Chociażby o swoim ciele, o tym, że jeżeli będą tak uważały, to będą mogły chociażby zdecydować, że nie donoszą ciąży, która zagraża ich zdrowiu, że nie będą tutaj czyli musiały... Czyli kwestia aborcji, obietnica, to jest liberalizacji, jedna, tak? Nie, to jest kwestia podejścia do systemowego. Równość płac, równe traktowanie w zatrudnieniu, zwiększanie tych, zmniejszanie dysproporcji, jeśli chodzi o urlopy pytam jedną o to, jedną obietnicę wyborczą, która pana zdaniem jest dziś najważniejsza dla kobiet. Dzisiaj przywrócenie możliwości wyboru, bo kobiety nie mogą być traktowane tak, jak robi ta władza, wspólnie z Konfederacją Przedmiotową. Przypomnijmy, będę do bólu przypominał, że to piekło kobietom na skutek wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej zgotowali nie tylko posłowie PiS-u, ale wszyscy posłowie Konfederacji podpisali się pod tym wnioskiem. Dziś tak głośno krzyczą o wolności, o kwestiach wolnego wyboru, a jednocześnie uważają, że to oni czy sądy mają większe prawo decydowania niż kobiety. A jak do tego doprowadzicie, panie przewodniczący? W drodze ustawy. Jest prezydent Duda, po wyborach będzie prezydent Duda, prawdopodobnie zawetuje ustawę. Jest także Trybunał Konstytucyjny, który wypowiedział się już w sprawie ustawy aborcyjnej. Wyroki Trybunału wydalane w sposób wadliwy nie istnieją, w związku z tym z Trybunałem sobie poradzimy spokojnie. Jak? Jest ustawa zawieszona na... Rozwiążecie trybunał, usuniecie stronie, sędziów siłą? Na stronie Instytutu, przepraszam, na stronie Fundacji Batorego jest ustawa, bardzo dobrze ustawa obywatelska przygotowana, postępowania dyscyplinarne wobec tych, którzy łamali prawo. To przewiduje konstytucja i Trybunał musi wrócić do roli sądu konstytucyjnego, a nie partyjnej przybudówki nowogrodzkiej. Przygotujecie ustawę liberalizacyjną, która liberalizuje prawo aborcyjne i powtórzę, jest prezydent Duda. Prawdopodobnie można założyć, że zawetuje tą ustawę. Opozycja nie będzie miała takiej większości, żeby to weto odrzucić. Może rację ma Kosiniak-Kamysz i Hołownia, że lepiej zrobić referendum. Tylko, że to referendum nie będzie wiążące. Nawet jeśli poszłoby 90% ludzi, to nie zmienia to faktu, że prezydent Duda może ustawę zawetować. Co więcej, referendum tylko w dwóch przypadkach jest wiążące w Polsce. Ratyfikacja umowy międzynarodowej, niektórych umów międzynarodowych, tak jak przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, czy też zatwierdzenie zmian konstytucji. Więc tak czy tak, nie zmienia to faktu, że może, gdyby odeprzeć te argumenty, prezydent Duda i tak, nawet jakby miał referendum, i tak może zawetować. Ale to i tak byłby może... argument taki, że ileś milionów Polaków wypowiedziało się. Jest argument taki, że organy władzy publicznej powinny brać pod uwagę, czy respektować wynik referendum. Może ta siła referendalna byłaby większa niż po prostu ustawa. Ale dokładnie tak samo wskazują wszelkie badania opinii publicznej i nie trzeba wydawać setek milionów złotych, by poznać zdanie Polaków w tej sprawie.
badanie sondażowe to nie to samo, co referendum. Tylko referendum nie ma mocy wiążącej, w związku z czym ten argument upada. Ja rozumiem moich kolegów, którzy chcą dać tak jakby silniejszy mandat do tych zmian, ale musimy walczyć o to, żeby w październiku, w wyborach opozycja, ci, którzy chcą zmiany w tym zakresie, będą mieli mandat w postaci świeżego werdyktu wyborców. I zrobimy wszystko, by dało się to zmienić w parlamencie. Co więcej, mam nadzieję, że prezydent Duda tego nie będzie torpedował, albo będzie taka większość, żeby odrzucić to weto prezydenta. Można to zrobić już teraz, jeżeli poszłoby się wspólnym blokiem do wyborów. Do tego bloku też za chwilę wrócimy. Jeszcze a propos Dnia Kobiet. Czy po wyborach zlikwidujecie zakaz handlu w niedzielę? Pytam, bo w sklepach w większości pracują kobiety i pewnie też chciałyby usłyszeć, czy jak Platforma wróciłaby do władzy, to czy znowu będą musiały w niedzielę chodzić do pracy? Zagwarantujemy kodeksem pracy prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu. Ale natomiast, zakaz handlu w niedzielę zlikwidujecie? Chcemy zlikwidować zakaz handlu w niedzielę, dlatego że to również godzi w prawa chociażby osób młodych, które sobie dorabiały tak w weekendy, które chcą studiować, które dzisiaj mają trudną sytuację materialną. Można jednocześnie utrzymać prawa pracownicze, chociażby w kodeksie pracy. I od tego są politycy, żeby rozwiązania, które dają swobodę z jednoczesnymi gwarancjami zaproponować. Pytanie, czy kobiety wolą wolną niedzielę, czy jakieś prawa o dodatkach za pracę w niedzielę? To jest też jeden z elementów, który powinien być wprowadzony. Większy dodatek za pracę w niedzielę, czy też w inne dni wolne. Ale jeśli wygracie wybory, deklaracja jest taka, że znowu handel w niedzielę będzie dozwolony. Tak. Czy na listach PO do Sejmu będzie połowa kobiet? Będziemy robić wszystko, żeby nie tylko była połowa kobiet, połowa mężczyzn, ale żeby zastosować klasyczny suwak, to znaczy naprzemienność. Mhm. Przypomnę, że nie było żadnych regulacji ustawowych. Platforma Obywatelska zawsze miała zasadę, żeby w pierwszej piątce, bo minimum dwie kobiety lub dwóch mężczyzn, żeby były te proporcje, w pierwszej trójce i w pierwszej piątce, i to zawsze było dochowywane. Tego absolutnie Donald Tusk pilnował i będzie pilnował. Tak, ale to nie jest odpowiedź, czy będzie połowa kobiet na listach. No, chciałbym, żeby tak było. Ja naprawdę nie mogę zagwarantować, że w konkretnym okręgu wyborczym na przykład bo nie będzie... Bo być może to będzie suwak tylko do piątego miejsca, od szóstego kolejnych 20 miejsc zajmą mężczyźni. Nie, na pewno tak nie będzie, bo ustawa wyraźnie wskazuje, którą myśmy wprowadzili, że co najmniej 35% to muszą być osoby, to muszą być kobiety lub mężczyźni, bo to jest jasne rozwiązanie. Chcielibyśmy, żeby bez żadnych wskazań ustawowych było to 50%. Zrobimy wszystko, by tak było. Natomiast ja dzisiaj nie wiem, jeszcze nie ma propozycji, ale takie są wytyczne do regionów. Pół na pół. A czy także to będzie połowa jedynek, czyli tych pierwszych miejsc na listach? Bo chodzi o miejsca biorące, wie pan, ja o to, że można wstawiać kobiety na zasadzie suwaka, tylko z mniejszymi szansami na zdobycie mandatu, jeśli nie będą na pierwszym miejscu. Ja mogę mówić za województwo śląskie, tak było w zeszłych wyborach. Na 6 okręgów połowę jedynek miały moje koleżanki, połowę panowie, więc to jest wszystko do zrobienia. To zależy od konkretnego okręgu wyborczego, bo też nie może być tak, że jeżeli tutaj, że nie ma odstępstwa, ale również to panowie muszą się z tym liczyć. Oczywiście, że jeśli jest lepsza kandydatka, no to nie będzie obrony przed tym, że facet ma mieć akurat w tym okręgu Panie jedynkę. Przewodniczący, przypomnę, Borys Budka jest naszym gościem. Panie przewodniczący, czy Donald Tusk musi być premierem opozycji, jeśli opozycja wygra wybory? Jeżeli Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska wygra wybory, a tak będzie, tak w to wierzę, to oczywistym jest, że partia zwycięska wskazuje swojego lidera i normalnym jest, pytam, że jest musi to być. Dla mnie jest to najlepsza kandydatura, to nie jest kwestia musi, nie musi. Pytam o to, bo część lewicy, partia Razem mówi, że być może nie zagłosuje za premierem Tuskiem. Ja jestem spokojny. A Szymon Hołownia mówi, że lepiej byłoby, gdyby byłoby z Rafałem Trzaskowskim, bo byłby to czytelny sygnał, że przychodzi do władzy nowe pokolenie. No więc wygląda na to, że i lewicy, i waszym partnerom z Polski 2050, i z PSL-u Tusk ciąży. Ale potrzeba jest polityka, który ma największe doświadczenie, który będzie w stanie objąć
państwo, które będzie no, spuścizną po PiS-ie. Nie ma dzisiaj bardziej doświadczonego polityka, lepszego do funkcji premiera niż Donald Tusk. I to jest oczywista oczywistość. Natomiast politycy lewicy i Hołownia mówią o obciążeniach Tuska z poprzednich 8 lat. Nie słyszałem żadnej wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego, Krzysztofa Gawkowskiego, który by o tym mówił, a politycy PSL-u dobrze pamiętają 8 dobrych lat rządów wspólnych. Jestem przekonany, że tak jak do tej pory zawsze no, liczyli się, czy uszanowali zdanie tych, którzy wskazują. Natomiast tutaj a co to? A może Tusk stoi na przeszkodzie stworzenia jednej listy? Panie redaktorze, jeżeli ktoś by tak podchodził do tego, to naprawdę nie dojrzałby do polityki. Nie słyszałem takiego argumentu. Na razie jedyną... Szymon Hołownia mówi, łatwiej byłoby z Rafałem Trzaskowskim, bo byłby to czytelny sygnał, że przychodzi do władzy nowe pokolenie. To Szymon Hołownia, zapraszam serdecznie. Nie dorósł do polityki. Chętnie przyjmiemy go do Platformy, będzie miał wtedy głos i będzie, tak jak każdy z nas, decydował, kto jest szefem Platformy Obywatelskiej. Jest dużo kół w Polsce i zapraszam Szymona Hołownię, jeśli chce decydować, kto w Platformie jest szefem, to zapraszam członkostwo na... natychmiast będzie przyjęty i wtedy może głosować na szefa partii. Czyli chce pan powiedzieć, jeśli to my wygramy, my będziemy mieli najlepszy wynik po stronie opozycji, to my decydujemy, kto jest premierem, wara reszcie do tego. To są zasady demokracji, bo proszę zobaczyć, co się stało, jeżeli mamy premiera takiego chociażby jak Mateusz Morawiecki, bez żadnego zaplecza politycznego, jak premier Szydło, która rano była broniona przez Kaczyńskiego, a wieczorem odwołana, no w ten sposób nie może wyglądać polityka. Panie przewodniczący, to teraz kilka bieżących sejmowych spraw, bo Prawo i Sprawiedliwość wróciło dzisiaj do zawieszonego pomysłu powołania komisji weryfikacyjnej, tej komisji do spraw, w cudzysłowie, rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo. Komisja pracuje znowu nad tym projektem. Jutro głosowanie. PiS chce to zamknąć, nie ma tego w powołać. Porządku obrad, ale to... Komisja pracuje. Klasyczna zagrywka, żeby przykryć pisowskie afery, żeby przykryć to, co robi Czarnek, Ziobro, to, co robiono w NCBR-ze, to, że nie mają pomysłu na Polskę, że ich kolesie dostają kolejne dotacje, że traktują państwo jak prywatny folwark. Chyba nie ma w Polsce nikogo, kto mógłby uwierzyć w tę bajkę, którą próbują serwować. Przypomnę, premier Morawiecki kilka tygodni przed atakiem Rosji na Ukrainę spotykał się z najbardziej proputinowskimi politykami, chcąc z nimi robić międzynarodówkę w ramach Unii Europejskiej. Ale to było działanie na szkodę Polski. Jeśli PiS powoła tę komisję, to wejdziecie? Będziecie w niej pracować? Moja rekomendacja będzie taka, żeby nie wchodzić, natomiast to będzie decyzja polityczna i musimy zobaczyć, jak będzie wyglądała ostateczny kształt. Ja jestem zdania, że do niekonstytucyjnych organów się nie wchodzi. A co zrobicie jutro, jeśli PiS odrzuci senackie weto do kodeksu wyborczego? Liczy pan na weto prezydenta, bo jesteśmy już według niektórych prawników w tak zwanym okresie ciszy legislacyjnej, no wyborczej. To oczywiste, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. I? Prezydent powinien jej nie podpisać, powinien ją zawetować. A jeśli podpiszę, to co to będzie oznaczało dla wyborów? No kolejne złamanie konstytucji przez prezydenta. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Pewnie. A Senat tutaj nie popełnił błędu, odrzucając tą ustawę i dając tu w Sejmie możliwość odrzucenia tego senackiego weta jednym głosowaniem, zamiast próbować poprawić tę ustawę? Nie da się poprawić czegoś, co jest niekonstytucyjne, bo minęły terminy do możliwości zmian ustaw wyborczych. Jesteśmy pół roku przed wyborami, mówię, przed rozpoczęciem procedury. Są jasne orzeczenia Trybunału w tym zakresie. Panie przewodniczący, dziś wieczorem, choć pierwotnie to miało być dużo, dużo wcześniej, w ciągu dnia, pod obrady wejdzie projekt ustawy o, w dużym skrócie, o likwidacji TVP Info. Podpisy zbierała głównie Platforma. Twarzą tej akcji jest Rafał Trzaskowski i on dzisiaj ma zabierać głos, prezentować ten projekt. Pana zdaniem, dlaczego albo czy celowo przeniesiono debatę na późny wieczór? To oczywiste. PiS robi wszystko, żeby tego typu debaty odbywały się pod osłoną nocy. Natomiast po tym, co wczoraj stało się w mediach rządowych, chyba nie ulega wątpliwości, że to musi być to coś, co się nazywa telewizją informacyjną, musi być zbudowane od nowa.
ludzie, którzy udają dziennikarzy i niestety, ale są taką najgorszym przykładem, jak nie powinno wyglądać dziennikarstwo, muszą z tego zawodu zniknąć. Nie da się tego naprawić. To trzeba zbudować od nowa, to trzeba zlikwidować, a ludzi, którzy każdego dnia kłamią i są na usługach władzy, trzeba postawić przed sądem, bo to, co wczoraj zrobiono, to już jest odpowiedzialność nie tylko polityczna, ale to jest w mojej ocenie jako prawnika odpowiedzialność cywilna, a nawet karna. To co zamierzacie zrobić i o jakiej odpowiedzialności kogo pan mówi? Mówię o odpowiedzialności tych wszystkich udających dziennikarzy, którzy wczoraj z mediów tak zwanych publicznych kłamali w żywe oczy. Zamierzacie ścigać pracowników telewizji publicznej? Będą prywatne akty oskarżenia, będą pozwy o naruszenie dóbr osobistych. To są, bardzo dobrze pan określił, pracownicy, a nie dziennikarze. I wczoraj sami pokazali, że likwidacja TVP Info jest koniecznością. A czy panie przewodniczący, Donald Tusk musiał organizować briefing po pogrzebie 16-letniego Mikołaja, syna pani poseł Felix? Czy ta wstrząsająca sprawa potrzebuje politycznego ognia? Czy nie należało poczekać? Należało pokazać, kto doprowadził do ujawnienia danych pokrzywdzonego. To przypomnę, 29 grudnia rządowe media ujawniły po blisko 3 latach dane osoby pokrzywdzonej. Może pedofil należało dać przeżyć pani poseł żałobę, może należało poczekać, a zrobiła się z tego niewyobrażalna afera, obrzucanie się. Pan wczoraj krzyczał do posłów PiS-u, macie krew na rękach, a może ta sytuacja wymaga ciszy na razie. Nie można milczeć, jeśli ktoś jest odpowiedzialny za śmierć człowieka. Jeżeli ktoś w sposób cyniczny to trzeba udowodnić, wykorzystał sytuację do tego, by zrobić nagonkę na panią poseł Felix, jej rodzinę. Fakty mówią same za siebie. Sięgnięto do akt sprawy rozstrzygniętej. Pedofil siedzi w więzieniu. Został wyrzucony z pracy. Organy ścigania zadziałały. Rodzina poinformowała sąd. Po 2,5 roku wyciągnięto to w taki sposób, żeby napiętnować ofiarę, a nie kata. I to jest najgorsze, co zrobiły te tak zwane media publiczne. Dziękuję pięknie. Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka był naszym gościem. Dziękuję.